Cześć. Z tej strony Michał Nawrot Rekuperatory.pl Jedno z najczęstszych pytań, jakie stawiają inwestorzy, to pytanie: Kiedy zacząć rekuperację? Opowiem Wam dzisiaj o tym w pigułce, ale często to pytanie to o krok za późno. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Zapraszam. Kiedy więc warto pomyśleć o rekuperacji? Warto pomyśleć o tej instalacji już na etapie wyboru Twojego domu, projektu Twojego domu. Jeśli wiesz, jaki budynek będzie tym wymarzonym, zgłoś się z tym projektem. Po to, byśmy wspólnie skonsultowali temat wentylacji. Co nam to da? Na tym etapie będziemy w stanie pomóc Tobie i Twoim budowlańcom, przyszłym budowlańcom, ekipom wykonawczym, zaplanować odpowiednie otwory w elementach konstrukcyjnych, takich jak stropy. Pomyśleć o schowaniu instalacji w taki sposób, aby potem w ramach wykończenia budynku nie przeszkadzać innym ekipom budowlanym, i aby cały dom świetnie wyglądał. Dzięki temu etapowi, etapowi projektowemu, my również będziemy w stanie przygotować profesjonalny projekt wentylacji. Który zagwarantuje Tobie i nam, że Twój system będzie po pierwsze Świetnie schowany w konstrukcji Twojego domu A po drugie będzie działał tak Jak Tobie i nam na tym zależy Cicho Wydajnie I energooszczędnie Pierwszy niezbędny i bardzo ważny etap To wykonanie projektu wentylacji mechanicznej Czyli tego jak Twoja instalacja będzie przebiegać w Twoim domu Policzyliśmy ilości powietrza Dobraliśmy trasy przebiegów kanałów Chcemy się dogadać z Twoim architektem tak żeby Twoja rekuperacja była odczuwalna, ale niewidoczna. Wykonaliśmy już projekt rekuperacji. I teraz dopiero przyszedł czas na montaż instalacji. Prace podzielimy na dwa etapy. Pierwszy, w momencie kiedy masz już stan surowy zamknięty, czyli posiadasz dach, posiadasz okna. Teraz montujemy same kanały. Etap montażu centrali to moment, kiedy zakończysz prace wykończeniowe. Malowanie, gipsowanie, tynkowanie, docieranie, szlichty albo cyklinowanie parkietów. Realizujemy pierwszy etap, czyli montaż systemu kanałów. Centrala wentylacyjna, która najczęściej montowana jest w garażu bądź w kotłowni, posiada cztery króćce. Dwa z nich to kanał nawiewny i wywiewny. Te musimy wyprowadzić do strefy poddasza bądź strychu budynku. Świetnym rozwiązaniem na wytłumienie pracy wentylatorów jest użycie kanałów CRD jako pionów głównych na tych dwóch nitkach. Każdemu inwestorowi zależy na tym, żeby rekuperacja nie była widoczna. Dlatego z właścicielem tego domu uzgodniliśmy, że w celu wentylacji pomieszczeń parteru wykorzystamy posadzkę, która znajduje się na stropie nad parterem. Tutaj mamy styropian i wylewkę. Dobieramy kanały zgodne z wysokością styropianu. Ważne, żeby te kanały były równe bądź niższe niż ten styropian. W przypadku tego domu użyliśmy kanałów polietylenowych Neoflex Standard 75, które świetnie zlicują nam się z warstwą styropianu. Na tym styropianie inwestor potem położy podłogówkę, wykona wylewkę, wykona potem końcową układzinę. Przez to instalacja dla wentylacji pomieszczeń parteru jest całkowicie niewidoczna. Wentylację pomieszczeń parteru, gdzie teraz się znajdujemy, zrealizujemy w taki sposób, że kanały wentylacyjne doprowadzające i odprowadzające powietrze Zamontujemy w warstwie styropianu posadzkowego, który jest na stropie, znajdujący się nad moją głową. To co zobaczymy tutaj na dole, na parterze, to jedynie podejścia podane mostaty, które będą zakończone białymi elementami. Długość tych podejść będzie zależna od tego, czy inwestor planuje jedynie tynki, czy też myśli o zabudowach gipsowo-kartonowych, chociażby ze względu na aranżację oświetlenia. Wentylacja pomieszczeń piętra to również wynik wcześniejszych uzgodnień. Już na etapie projektu dopytujemy o to, czy konstrukcja stropu to strop lekki, strop wiązarowy, strop monolityczny, jak izolowany będzie strych, czy będą izolowane połacie. Te wszystkie informacje pozwalają dobrać nam odpowiedniej jakości instalacje. Również, co bardzo ważne, pozwalają nam na przekazanie wytycznych budowlańcom inwestora, którzy zajmą się ewentualnym doizolowaniem instalacji, bądź zabezpieczeniem strychu tak, by nasze powietrze było ciepłe i by nie wykraplała się w kanałach woda. Rekuperator posiada cztery króćce. Dwa z nich to kanał nawiewny i wywiewny, odpowiedzialny za doprowadzenie i odprowadzenie powietrza z pomieszczeń budynku. Natomiast z zewnątrz widzimy kanał podejścia dla czerpni i kanał podejścia dla wyrzutni. Te będą zlicowane z elewacją domu. Zakończyliśmy etap pierwszy montażu systemu rekuperacji. Wykonaliśmy instalację dla pomieszczeń parteru oraz dla pomieszczeń poddasza. Teraz zostawiamy system zabezpieczony do dalszych prac wykończeniowych. Obecnie rozpoczynają się prace tynkarskie. My z inwestorem zobaczymy się w momencie, kiedy wszelkie prace kurzowo pyłowe zostaną zakończone.